Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwa w poniedziałkowy poranek. W naszym studiu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wielkimi krokami zbliża się trzylecie pańskiej prezydentury. Zaczęły się już pierwsze podsumowania. Przeprosił pan poznaniaków za to, że nie udało się zrealizować jednej z obietnic wyborczych, czyli wybudowania 4000 mieszkań komunalnych. Ale tych niezrealizowanych obietnic, panie prezydencie, jest zdecydowanie więcej. W zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych rzeczywiście nie uda nam się zrobić 4000 mieszkań, natomiast mamy w tej chwili ten proces tak przygotowany, że jesteśmy w stanie oddawać około 1000 mieszkań rocznie. Jeżeli porównamy to do okresu wcześniejszego, czyli okresu 2000-2014, to wtedy takich mieszkań wybudowano bodajże 800 czy 850. My będziemy w stanie, czy jesteśmy w stanie robić tego rocznie 1000. I oczywiście przygotowanie tych wszystkich terenów pod te mieszkania, odpowiednie skomunikowanie, to było wielkie wyzwanie, natomiast no, z pewnością uda nam się oddać prawie do 2000, to i tak jest ale znacznie więcej. Tu coś się dzieje gorzej, jeżeli chodzi o te inwestycje komunikacyjne. Tramwaj na Narewice, to było sztandarowe hasło pańskiej kampanii wyborczej i to też jeszcze jest po wijakach. Na razie możemy się przejechać tylko wirtualnie po Poznaniu z panem. To nie jest w powijakach. Jednocześnie proszę zobaczyć, jaka jest sprawność realizacji innych inwestycji. Estakada Katowicka, która jest oddana przed czasem. Gdy porównamy to do tego, co działo się wcześniej, gdy prawie wszystkie inwestycje były oddawane z przekroczeniem terminów i budżetów, to jest wielki postęp. Ja słyszałem takie opinie, że gdyby się nie zmieniła tutaj ta formacja rządząca, czy te osoby, które odpowiadały za inwestycje, to ta estakada byłaby gotowa może za 4 lata. Ale tramwaj miał być gotowy do końca tej kadencji. Podobnie ulica Świętego Wawrzyńca i tych inwestycji. Falista. Pan mówił, że nawet jest gotów ręcznie z prezydentem Wudarskim położyć tory pod Falistą i nic. Ja nawet się zdążyłem tutaj ten zakład. Znaczy nie, to są inwestycje, które są w toku. Ale miały być zakończone. I szereg inwestycji, które jest w trakcie dalekiego zaawansowania. To nie jest tak, że to jest w powijakach, bo my już w przyszłym roku, czy w tym, no, który się zbliża, będziemy wykonywać pierwsze prace budowlane. Ale to, co było ważne dla nas, tak, żeby ta inwestycja była zrealizowana rzeczywiście bardzo profesjonalnie. I bardzo szybko, ale to też właśnie chodzi o to, żeby ona nie była realizowana przez 6-8 lat, tylko żeby proces był krótki. Jeżeli spojrzymy na przykład na Kaponierę, to proszę zobaczyć, jakie uciążliwości wiązały się z tym, że ten proces był realizowany tak długo. I jeżeli my zrobiliśmy te badania wszystkie gruntowe, zrobiliśmy najlepsze z możliwych wariantów, jeśli chodzi o przebieg, a jednocześnie musieliśmy to skonsultować z mieszkańcami. Mamy tam dramaty również, bo musimy na przykład kilku mieszkańców z tych budynków, które będą wyburzone, no niestety przekwaterować. Mówimy teraz inne. O tramwaju. Tak? I teraz, jeżeli ta inwestycja ma służyć mieszkańcom przez następnych kilkadziesiąt lat, to ona musi być zrobiona tak profesjonalnie, jak poznański szybki tramwaj. Czy to znaczy, że pan nie miał rozeznania co do stopnia skomplikowania tej sytuacji? Czy urzędnicy zawiedli? Czy obiecał pan za dużo, przelicytował pan w kampanii wyborczej? Nie przelicytowałem. Ja opierałem swoje te obietnice o dane fachowców i te informacje dotyczące 4000 mieszkań. Czyli to nie byli fachowcy? Nie, ja się pytałem Jarosława Pucka, ile jest w stanie wybudować mieszkań, jeżeli dostanie wszystko, co... Zostawmy mieszkania. Tramwaj. Również byłem przekonany bardzo o tym, iż ten proces jest też w jakimś stopniu przygotowany, bo mówiło się o różnych wariantach, jeśli chodzi o komunikację północnej części Poznania. Natomiast nie spodziewałem się, że nie ma właściwie nic w tym zakresie. Ale to kod worku, mimo wszystko w takim razie, panie prezydencie, czyli nie miał pan dobrego rozeznania. Bazowałem na wypowiedziach tych polityków, którzy odpowiadali za te wcześniejsze inwestycje. I teraz, jeżeli mówi się o tym, że zostały zrobione porównania, by tam zamiast tramwaju był autobus, to zakładałem, że jest przygotowany, przynajmniej w jakimś zakresie, ten projekt. Bo o tym tramwaju mówiło się przecież przez 20 lat. To nie jest to tak, prawda, że mówiło się, że to wyszło w kampanii wyborczej. Więc jeżeli mówimy o tramwaju na Narewice, tak, mówimy tylko o wyborze wariantu, to ja zakładałem, że to jest coś, co już jest przygotowane w sensie projektowym i innym. Natomiast się okazało, że to jest po prostu zupełnie nic nie zrobione. W tym momencie. I to był
problem. Jak pan widzi stopień przyspieszenia tych prac? Bo jednak one idą bardzo powoli. Tak samo dotyczy to innych inwestycji. Świętego Wawrzyńca również. Nie, te inwestycje, ja się nie zgodzę z tym, że one idą powoli. Proszę zobaczyć na przykład Święty Marcin. To też jest nasza deklaracja wyborcza. I te prace, jestem przekonany, że one będą wykonane przed terminem. A co jest bardzo ważne? Jaki pan by termin w tym momencie stawiał? Ja sądzę, że one będą, że Święty Marcin, ten etap pierwszy, będzie gotowy jesienią przyszłego roku, czyli kilka miesięcy przed terminem. Natomiast proszę zobaczyć, jaka jest różnica w tych inwestycjach, które teraz realizujemy. To nie tylko, że one są sprawnie realizowane, bo jeżeli spojrzymy właśnie na Estakadę Katowicką, jeżeli spojrzymy na Świętego Marcina, na szereg innych inwestycji, szkoły, które oddajemy przed terminem, przedszkola, które oddajemy przed terminem, sale gimnastyczne, to są też ważne inwestycje, bo nie mówimy tylko o tych wielkich, że jak stadion to jest duża inwestycja, jak jest 10 szkół i sal gimnastycznych, to jest małe. Natomiast co jest ważne, te inwestycje pobudzają inwestycje prywatne. One nie tylko poprawiają nam komfort życia mieszkańców. Proszę zobaczyć to, co na Świętym Marcinie. My inwestujemy własnych środków 50 milionów, plus mamy 50 milionów, jeśli chodzi o ten etap pierwszy, środków unijnych. I te inwestycje nasze wygenerowały inwestycje prywatne. Dwie Alfy, które straszyły przez właściwie 20 lat, one znalazły nabywcę i tam będzie zainwestowanych 35 milionów. Hotel Hilton na Podgórnej, który zastąpi straszący plac i dalej Hotel de Silva, który powstał. I mamy Muzeum Enigmy. Szereg nowych inwestycji również, które w tym zakresie powstają i one uczynią Świętego Marcina pięknym. Też rzeczy, które były wpisane w obietnice wyborcze. Czy pan chciałby objąć takim szczególnym nadzorem? Bo skoro to się ślamazarzy, przynajmniej niektóre z tych rzeczy, miało być to, był ten deadline, koniec pierwszej kadencji, nie udało się. Może warto byłoby, żeby pan osobiście zajął się tym, skoro urzędnicy nie... Ja się zajmuję tymi tematami, jednocześnie też wyszły nowe. Jeśli patrzymy teraz przez pryzmat tego Świętego Wawrzyńca, tej nowej ulicy, to my w tej chwili jesteśmy też na etapie zaawansowanych rozmów z inwestorami terenów, które one dzięki temu zyskają. Nie, one zyskają, tak? I teraz moglibyśmy oczywiście zrobić to w taki sposób, żeby przeznaczyć z budżetu w tej chwili pewne środki, przyspieszyć ten proces budowy tej ulicy. Natomiast jeżeli my będziemy realizowali go troszeczkę później, ale jednocześnie też zrobimy to w taki sposób, że inwestorzy, którzy tam mają swoje nieruchomości, oni nam również zrekompensują jakby i też oddadzą za to, że te nieruchomości ich wzrosną w sensie wartości, no to to dla poznaniaków jest korzystne, bo w tym momencie my te środki, które uzyskamy od tych inwestorów, przeznaczymy na inne ważne inwestycje. I to są oczywiście takie bardzo trudne decyzje, gdy ja mogę z jednej strony patrzeć przez pryzmat tego, co może zrobić opozycja i krytyki tej, która mnie za to spotyka, z drugiej strony jednak kieruję się tym dobrem Poznania i uważam, że jeżeli mogę uzyskać ileś milionów złotych od inwestorów, to lepiej te negocjacje jeszcze prowadzić miesiąc czy dwa, bo te kilka milionów my możemy przeznaczyć właśnie na mieszkania komunalne, socjalne i inne bardzo ważne inwestycje. Panie prezydencie, czy jest jakaś duża rzecz, którą udało się panu zakończyć? Coś, co można, o czym można powiedzieć, to zostanie, to oto zrobił Jacek Jaśkowiak po iluś latach. Jeżeli ktoś spojrzy i powie, oto Jaśkowiaka było, dzieło. No, przede wszystkim to są te dziesiątki czy setki tych małych inwestycji. Tu jest zmiana bardzo istotna. Pytam o takie co jest na pewno bardzo istotne, to poprawa w zakresie realizacji inwestycji. Proszę zobaczyć i tutaj obojętnie kto by nie był, czy politycy opozycji, czy media, to widać kolosalną różnicę w stosunku do tego, co było wcześniej. Co więcej, widać w tej chwili prywatne inwestycje. Proszę zobaczyć ten nowy rynek, który robi Skanska. Proszę zobaczyć zainteresowanie starą rzeźnią, która leżała odłogiem przez tyle lat. Ale to nie są pańskie inwestycje. Szkolna. Co jest pomnikiem Jacka Jaśkowiaka, jego pierwszej kadencji. Ja nie chcę stawiać pomników po sobie, panie redaktorze. To jest dla mnie absolutnie wtórne. Ale tak się wspominasz od prezydenta Starzyńskiego w Warszawie. Natomiast najważniejsze jest to, by te inwestycje, które my robimy, bo same inwestycje, które są zaplanowane na najbliższe lata, to jest 3 miliardy złotych miejskich inwestycji. Ale te 3 miliardy, one pobudzą inwestycje za, nie wiem, 15-20. Przedstawimy państwu w najbliższym czasie, jaki jest w tej chwili tutaj skok jakościowy. A dla mieszkańca, czy to jest inwestycja prywatna, bo prywatny właściciel nam zrobi piękne alfy i te budynki nie będą już straszyć. Czy to jest inwestycja miejska? To jest wtórne. Czy na szkolnej ten szpital, który
który tak naprawdę no, straszył, tak? Czy to jest inwestycja prywatna, która jest również związana z naszymi inwestycjami, z naszym podejściem? Jeżeli byśmy nie zmieniali tych wszystkich rzeczy w centrum, to te inwestycje nie miałyby miejsca. I to jest też bardzo istotne. Panie prezydencie, odejdźmy na chwilę od spraw miejskich. Zapytam o pańskie plany. W najbliższym czasie szukają się wybory w lokalnej Platformie Obywatelskiej. Kusi pana, żeby zostać szefem lokalnych struktur Platformy? To byłoby logiczne dosyć, biorąc pod uwagę pańską pozycję w Platformie. Nie kusi mnie działalność taka stricte polityczna, dlatego, że to by się działo też kosztem czasu, który w tej chwili mam dla Poznania. I dla mnie to jest dużo ważniejsze. Takie pytania były mi stawiane i pytano mnie, czy bym się zgodził kandydować i czy chciałbym być. Powiedziałem jednoznacznie, że nie mam takiego zamiaru. Ta praca, ona mi zajmuje kilkanaście godzin na dobę. Ja teraz do państwa przyjechałem już po takim spotkaniu z szefem Rady Osiedla Łazarz, bo sprawdzaliśmy, jak funkcjonują tramwaje i przejścia dla pieszych. Jeżeli ja dobrze mam wykonać pracę dla Poznania, to w tym momencie muszę bardzo mocno ograniczać inne aktywności. Inne pytanie. Myśli pan o karierze ogólnopolskiej? Załóżmy hipotetycznie, wygrywa pan drugi raz wybory na prezydenta Poznania, potem są wybory parlamentarne. Startuje pan na przykład nie, na posła? Nie wystartuję, nie mam takich planów i tak jak już zadeklarowałem, ja zaoferowałem swoją pracę mieszkańcom Poznania. Oni będą mogli już za rok Czyli druga kadencja do końca, w razie gdyby... Tak, to w ogóle byłoby dla mnie absolutnie niedopuszczalne, bym w ten sposób się nie wywiązał z umowy, którą mam z poznaniakami. I tak jak do końca tej kadencji będę ciężko pracował, tak będę pracował potem. I mój plan jest taki, żeby po tych dwóch kadencjach wrócić do działalności biznesowej. To deklarowałem już wcześniej. Żona, czy ona będzie startowała? Bo takie słuchy chodzą na mieście, że podobno pan namawia ją. Pytanie tylko z jakiej listy? Mnie cieszy jej aktywność w tym obszarze. Nie sądzę, żeby chciała kandydować z partii politycznej. Raczej będą to jakieś ruchy obywatelskie. Ja ją zachęcam. Czy jest do tego. Coś na rzeczy? Ja ją zachęcam do tego, ona jest aktywna w tej chwili, mi się to bardzo podoba, ja to bardzo szanuję, cenię i co więcej, będę ją w tym wspierał i ją do tego zachęcam. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu.